Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać bardzo dobrze. Super, cieszę się, dziękuję za potwierdzenie. Witam wszystkich Państwa na kolejnym webinarze, który mam zaszczyt prowadzić, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj będziemy kontynuować w zasadzie temat z poprzedniego webinaru. Tematem naszego spotkania będzie zaawansowane rozwiązania Solid Edge dla tworzenia i modyfikacji dokumentacji 2D dla obiektów 3D, część druga. Tytułem wstępu pozwolę sobie przytoczyć też kilka informacji, które ostatnim czasem widzieliśmy. Oczywiście dla osób, które pierwszy raz uczestniczą w naszych webinarach, przedstawię się, nazywam się Maciej Warneński. Poniżej widać mój adres e-mail. Zachęcam oczywiście, czy w trakcie, czy po webinarze, zwłaszcza o kontakt mailowy, jeżeli jakiekolwiek pytania będą. Jestem pracownikiem firmy GM System, która jest partnerem dzisiejszego naszego gospodarza, czyli firmy Siemens. Kilka słów pozwolę sobie przytoczyć o naszej firmie. Powstała w 2001 roku, czyli no już troszkę czasu minęło. W chwili obecnej jesteśmy największym polskim dostawcą systemu Solid Edge w Polsce. Jednym z największych dostawców rozwiązań CAD/CAM, CAE, PDM w ogóle, również oczywiście na terenie Polski. Jesteśmy również zdobywcą wielu wyróżnień i nagród od Siemensa. Między innymi Top Polish Partner. Tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć kilka skanów takich dyplomów czy zdjęć. Kilka oczywiście wybranych, bo jest tego zdecydowanie więcej, a to nie jest oczywiście tematem naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze kilka słów o naszej firmie w liczbach. Jesteśmy ponad 10 lat na rynku, także myślę, że to już jest sporo. Ponad 700, no tu jest prawie. Ostatnio rozmawiałem z koleżeństwem z działu handlowego, mówili, że już jest ponad 700, także na pewno tych klientów z dnia na dzień przybywa. Także śmiało mogę powiedzieć, że ponad 700. Ponad 2,5 tysiąca wdrożonych licencji oprogramowania komercyjnego, ponad 2400 wyszkolonych inżynierów oraz ponad 11 licencji edukacyjnych na wyższych uczelniach. Nasza firma mieści się w dwóch lokalizacjach: centrala we Wrocławiu oraz oddział w Bydgoszczy. Ja mam przyjemność dla Państwa prowadzić dzisiejszy webinar, siedząc sobie w Bydgoszczy. Jeszcze chciałbym też przytoczyć kilka źródeł informacji o naszej ofercie, czy w ogóle o oprogramowaniu. Zachęcam wszystkich do odwiedzin naszego kanału na YouTube. Wystarczy wejść na stronę główną YouTube'a, wpisać w wyszukiwarkę GM System, na pewno nas Państwo znajdą, albo korzystając z naszej strony internetowej. Tam również u góry znajduje się link bezpośrednio do naszego kanału. Dlaczego zachęcam? Tam się znajduje prawie, czy już ponad w zasadzie 900 filmów, także myślę, że to jest wynik dosyć dobry. Oczywiście gros tych filmów są to filmy marketingowe, natomiast zdecydowana większość są to filmy typowo szkoleniowe. Kliknij tu, kliknij tam. Także też zachęcam do oglądania i powiększania swojej wiedzy na temat czy Solid Edge'a, NX-a, FeeMap'a, czy jakiegokolwiek innego oprogramowania z naszej oferty. Zachęcam również do odwiedzin naszej strony na Facebooku. Tu między innymi można znaleźć wiele informacji, chociażby o nowych uaktualnieniach, czy fajnych artykułach, które warto przeczytać, ale między innymi również jest aktualizacji, które cieszą oko i zachęcam do ich oglądania. Kolejnym takim źródłem też o informacjach, które od nas wychodzą, jest Twitter. Dla wszystkich uczestników Twittera oczywiście zachęcam. I również jakiś czas temu powstała strona na temat technologii synchronicznej, także osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o technologii synchronicznej, zachęcam również do odwiedzin tejże strony. Jeszcze jedna krótka informacja. W tym roku rozpoczęliśmy publikację książek z serii KAKS dla praktyków. Dotychczas ukazały się dwie pozycje. Jedna dotyczy NX-a, druga technologii synchronicznej w Solid Edge'u. Dla wszystkich zainteresowanych tymi książkami zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej. Tam na pewno zdecydowanie więcej informacji na ten temat będą mogli Państwo znaleźć.
Okej, przejdźmy do konkretów już. Będziemy tworzyć sobie, tak jak zresztą na ostatnim webinarze, przykładowe projekty 3D, na bazie których będziemy tworzyć dokumentację 2D. I na dzisiejsze spotkanie przewidzieliśmy omówienie dosyć szczegółowe tabeli otworów, tabeli gięcia, tabeli rodzin części i wielu innych jeszcze rzeczy. I zaczniemy sobie właśnie od tabeli otworów dla zwykłej części w różnych konfiguracjach. Przejdźmy w tej chwili do Solid Edge'a. Znajdziemy odpowiednią lokalizację oczywiście i zaczynamy od tabeli otworów. Jest to plik dla znawców NX-a na pewno dobrze znany. Jest to po prostu pliczek płyty formy wtryskowej zaprojektowanej w oprogramowaniu NX. Solid Edge nie ma najmniejszego problemu z otworzeniem tego pliku, a zobaczymy, że jeszcze zdecydowanie więcej opcji istnieje. Więc otwórzmy go sobie oczywiście korzystając ze środowiska części. Tych otworków jest tu dosyć sporo. Także pokaźna tabela otworów nam wyjdzie. O niej za chwileczkę. Jest tego sporo. Oczywiście historii modelowania nie ma. Natomiast Solid Edge ma takie narzędzia, które umożliwią wykrycie pewnych otworów, a w zasadzie nawet więcej, zdefiniowanie, jakie one tak naprawdę mają być. Jest takie narzędzie od wersji z ST5, rozpoznawanie otworów. Zobaczmy, wykrył 10 różnych. Po najechaniu od razu nam Solid Edge podświetla, który otwór, czy w zasadzie które są które. Oraz daje nam możliwość zdefiniowania, jaki to ma być otwór. I proponuje, mamy tu dosyć dzikie średnice, czy wartości tych średnic, z racji tego, że ta płyta była na wymiarach calowych i stąd te przecinki po prostu. Więc zróbmy troszkę porządku. Mamy możliwość przejścia do opcji otworu. Tu widzimy może 13,5 sobie. Niech to będą proste, nie będziemy zmieniać rodzaju. Tylko sobie troszkę o średnicach. Pomówimy 19. Idąc dalej mamy. No to będę brał zbliżone, więc tak jest najwygodniej. Oczywiście, jeżeli by była potrzeba innych, w każdej chwili oczywiście możemy zmienić typ otworu, czy to ma gwintowany, zbieżny, z pogłębieniem walcowym, stożkowym. Natomiast na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie po prostu do najbliższego całkowitego wymiaru podefiniować te otworki. Tu jeszcze mam jeden prosty, jeden mamy. Tu może damy, żeby nie było 17, jeszcze raz 17,5 powiedzmy. Z pogłębieniem walcowym od razu nam wykrył oczywiście. Średnica otworu niech będzie ta dyszka. Średnica pogłębienia walcowego 16, a tutaj może 11. Tak. Idąc dalej, zostały nam jeszcze trzy proste otwory. To na szybko oczywiście już, żeby Państwa nie zanudzać. Siódemeczka i ostatni nam został. No niech będzie 21. I wystarczy kliknąć OK. I proszę obserwować Pathfindera. Solid Edge w tej chwili sobie przelicza i, że tak powiem, zaciąga te informacje, które przed sekundką wprowadziliśmy. I za chwileczkę w Pathfinderze, oprócz samej kopii części, zobaczymy szereg różnego rodzaju otworów. Troszkę tego jest, ich prawie tu jest 50 z tego co pamiętam, także ma co liczyć, ale to też jakoś Bóg wie długo nie trwało. I widzimy otwór. Raz, dwa, trzy i tak dalej. 10 różnego rodzaju otworów. I myślę, że z tym możemy już sobie iść do dokumentacji płaskiej i będziemy sobie tworzyć właśnie wcześniej wspomniane tabele otworów. Oczywiście plik sobie zapiszemy. Już jako rozszerzenie Solid Edge'a. I stworzymy sobie dokumentację. Postanowiłem, że na dzisiejszym webinarze te dokumentacje będziemy tworzyć kolejno. Z racji tego, no to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o drafta. Na poprzednim naszym spotkaniu one były gotowe. Z racji tego, że dosyć dużo mieliśmy do pokazania, oczywiście dzisiaj również, ale znacząco to przyspieszyło temat. Natomiast też dzisiaj chciałem pokazać, że to nie, gdzieś wyciągam z jakiejś innej lokalizacji dokumentację. Będziemy ją po prostu na żywca tworzyć. Tak.
Popatrzymy na lice, na które chcemy patrzeć przy definiowaniu rzutu. Wystarczy nam jeden na razie, na nieco większą skalę. Oczywiście kwestie arkusza, no troszkę jest za mały, nie ma problemu, w każdej chwili oczywiście można go zwiększyć. I powiedzmy gdzieś tutaj. Oczywiście jako dodatek można sobie stworzyć izometryk, jakiś poglądowy, nieco zmniejszymy może jego skalę i dodatkowo gościa pocieniujemy. Może nawet jeszcze troszkę mniej. 1.10 niech będzie. Aktualizuj. I jest. OK. I pomówmy sobie teraz o tabeli otworów. Tych wariantów jest kilka. Zaczniemy od najprostszego. Oczywiście najpierw, zanim zdefiniujemy, co w tej tabeli otworów ma być, musimy zdefiniować pewne rzeczy, a mianowicie początek, odkąd będą mierzone odległości w przypadku definiowania położenia. A niech będzie ten koniuszek. Jakie otwory mają być brane pod uwagę? No oczywiście te wszystkie. I zanim zakończ oczywiście, definiujemy, jaką tabelę otworów byśmy chcieli. Jest kilka rodzajów. Zacznijmy od najprostszej w zasadzie. Rozmiar. Tylko i wyłącznie mamy zdefiniowane, który otwór, jaki rozmiar, jaka liczba i dodatkowo uwaga, gdzie w uwadze wykrywa otwory z pogłębieniem walcowym na dzień dobry. Tak, takie wprowadzimy oczywiście, może i różne inne. I kwestia listy, wyświetlanie otworów według wielkości wylistuje nam, ile jest danego typu. A żeby za dużo nie mówić, zakończ, proszę uprzejmie, pierwszą tabelę otworów. Czyli mamy 2 dziewiętnastki, 6, 13,5 i tak dalej, i tak dalej. 1 jest dziesiątka z pogłębieniem walcowym. Pamiętamy, średnica pogłębienia 16, głębokość 11, także wszystko się zgadza. I oczywiście oznaczenia, tak jak mamy w tabeli. Tu mamy A, jest A, proszę uprzejmie. Jeszcze gdzieś 1, no teraz nie będziemy oczywiście go szukać. Kolejnym, tą sobie tabelę otworów pozwolę na chwileczkę usunąć, stworzymy jeszcze jedną, tu mieliśmy dla rozmiaru. W tej chwili no, na szybko początek, oczywiście raz jeszcze otwory i chcielibyśmy w kroku kolejnym, jeżeli chodzi o położenie, mamy dwa warianty do wyboru, jeżeli chodzi o położenie, możemy po Y, co w tej chwili wybierzemy, sprawdźmy, mamy otwór, współrzędne X-owe, Y-owe, tutaj wróciliśmy do wyświetlania według początku układów współrzędnych, żeby nam nie sumował tych otworów, tak. Zakończ, no już mamy troszkę dłuższą tą listę i widzimy otwór 1,1, czyli ten, współrzędne po x, współrzędne po y. I mamy całą listę otworów. No, mówiłem, że dużo, 43, więc sporo. Natomiast druga możliwość, jeżeli chodzi o definiowanie położenia, mamy możliwość definiowania odległość kąt. Czyli w tej chwili bierzemy odległość i kąt. OK. I nam już się zmieniło. Czyli 1,1. Odległość od początku układów współrzędnych. Taka, kąt taki. I wszystkie informacje mamy w jednej tabeli. Pozwolę sobie też tą usunąć i stworzymy ostatni rodzaj, trzeci. Również zdefiniujemy sobie początek. Otwory oczywiście obowiązkowo wszystkie. I w zasadzie trzeci rodzaj to jest jedno i drugie, zarówno rozmiar, jak i położenie. Przepraszam. I tu mamy zdefiniowany otwór po x, po y. Można oczywiście, jeżeli jedne współrzędne nas interesują, ja pozwoliłem sobie wszystkie możliwe. Rozmiar oraz uwaga. I wstawmy. Mamy już nieco bardziej rozbudowaną tą tabelę otworów. Mamy informację, że otwór pierwszy, współrzędny x, y, odległość, kąt, rozmiar. No z racji tego, że jest prosty, to nic więcej nie wziął. Natomiast w pogłębieniach średnica otworu plus pogłębienia, średnica pogłębienia i głębokość oczywiście.
Także takie rodzaje mamy. Oczywiście, jeżeli chodzi o tabele otworów, nie tylko są możliwe do wykonania dla zwykłych części. Chciałbym też w kolejnym przykładzie pokazać część blaszaną. Na chwileczkę przeskoczymy sobie do PowerPointa. I kolejny slajd, tabela otworów. W kroku kolejnym stworzymy dla części blaszanej, również w tych konfiguracjach co przed chwilą, natomiast dla blachy i dodatkowo blachy rozwiniętej oczywiście. Więc wracamy do Solid Edge'a, otworzymy sobie kolejny dokument. Tym razem będzie to Parasolid. Też możemy zgrubnie założyć, że jest on z innej aplikacji. Oczywiście środowisko części blaszanej. Z poprzednich webinarów wiemy, że jeżeli wybierzemy część, też to nam nic nie zmieni. W każdej chwili możemy się przełączyć. I oczywiście no, historii brak. Natomiast mając technologię synchroniczną w Solid Edge'u, tej historii nie potrzebujemy. Wystarczy tylko Solid Edge'owi powiedzieć, że ma być to część blaszana oczywiście. Stworzył sobie arkusz blachy i kolejne zagięcia. Stwórzmy sobie jeszcze rozwinięcie. Mamy piękne rozwinięcie, oczywiście pliczek zapiszemy. Wrócimy do pozaginanej blaszki i rozpoczniemy pracę z rysunkiem. Czyli co, nowy rysunek jak w poprzednim przypadku. Z tym, że tu mamy dwa warianty do wyboru. Czy to ma być wariant pełny, czyli blacha zagięta, czy też rozwinięcie. Niech będzie rozwinięcie. Zaczniemy od rozwinięcia. I sobie wrzucimy może, o, tak popatrzmy na kolegę. Tak jest. Zakończ. No i niech będzie. I drugi poglądowy, jak w poprzednim przypadku, też proponuję izometryk. Z tym, że przepraszam, stworzymy sobie blachę pozaginaną, czyli wariant pełny. Izometryk, zakończ, no może troszkę mniejszy. Proszę uprzejmie. Kwestię cieniowania myślę, że już sobie możemy odpuścić. I wstawimy w tej chwili tabelę otworów. Cyk. No, kolego. Zaznacz. Ok, na razie niech zostanie. Tabela otworów, czyli jak w poprzednim przypadku. Wybieramy X. Y, czyli początki. Które otwory? No wszystkie te. I te same opcje do wyboru. Zacznijmy od rozmiaru dla jakiegoś tam powtórzenia. Kwestie kolumn, jakie mają być. Otwór, rozmiar, liczba i uwaga. Tak, zakończ. I mamy pierwszą listę. Tu uwaga w zasadzie jest zbędna z racji tego, że nie mamy żadnych, no z pogłębieniem walcowym na pewno, nie, ale gwintowanych też nie mamy. W każdej chwili oczywiście, nawet mając te zapisane jakieś swoje nastawy, w każdej chwili można je przedefiniować, nie wnikając na zapisaną pozycję. OK. I mamy tylko rozmiar i liczbę. O, ktoś mi się próbuje chyba połączyć, tak słyszę, albo coś powiedzieć, bo takie szmery słyszę w głośniczkach. Ok, kolejny rodzaj tabeli otworów, czyli położenie, prawda? Też jeszcze go raz, po X-ie, po Y-ku, wszystkie otworki i wybierzemy sobie rozmiar XY. Tak, wstawimy i otrzymaliśmy wszystkie współrzędne x-owe i y-owe. Oczywiście dla chcących inne współrzędne, odległy kąt, nie ma najmniejszego problemu. Proszę, proszę bardzo. Pierwszego, tak jak w poprzednim przypadku, tym razem jednak dla części blaszanej. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście nie musimy usuwać, w każdej chwili możemy się przełączyć i wybierzemy sobie rozmiar i położenie. Tu byśmy musieli troszkę arkusz sobie zwiększyć, z racji tego, że tu nam się już nie mieści. OK. To może nawet tą tabelę otworów sobie polecimy tutaj. I mamy wszystkie informacje po X, po Y, odległość, kąt i rozmiar
uwadze myślę, że w tym przypadku również możemy podziękować. Tak. Jest. OK. To myślę, że jeżeli chodzi o tabelę otworów, to w zasadzie tyle. Kolejnym punktem naszego spotkania będą tabele gięcia. Zrobimy sobie również dla dwóch przykładów tabelę gięcia wraz z opisami tych zagięć. I pierwszy przykład, mamy coś takiego i na bazie tego stworzymy sobie dokumentację, więc wracając do pana Solidedge'a, otworzymy sobie kolejny dokument. Dalej mamy tabelę gięcia. Przykład pierwszy, tu już jest typowo Solidedge'owy pliczek, stworzony w Solidedge'u, ale żeby też była jakaś różnorodność, jeden z nich jest stworzony technologią synchroniczną, drugi sekwencyjną. I widzimy, mamy część blaszaną. Nie jest aż tak prosta, ale też nie jest aż tak skomplikowana. Oczywiście sprawdźmy, czy mamy rozwinięcie. Jak najbardziej. I na bazie tej blaszki stworzymy sobie dokumentację płaską. Utwórz rysunek oczywiście. Jako pierwszą wybierzmy rozwinięcie. Popatrzymy sobie na kolegę z góry. Czyli jakoś tak, jak najbardziej. Tak, może nieco mniejsza skala, tak. Jako drugi poglądowy sobie zrobimy izometryk również. Jeszcze raz oczywiście trzeba przejść przez kreator, z tym, że drugim razem wybieramy wariant pełny. Izometryk w mniejszej skali, kwestie cieniowania oczywiście, jak kto lubi. Nie ma najmniejszego problemu. I kolejnym tematem, czy też zagadnieniem jest tabela gięcia. Oczywiście tabelę gięcia możemy robić tylko i wyłącznie dla rozwinięć. W tym celu wskazujemy rozwinięcie. Też mamy możliwość, użytkownik ma możliwość zdefiniowania, czy te opisy automatyczne na gięciach mają być wprowadzone, czy też nie. No i oczywiście, czy tabela gięcia, bo można tylko i wyłącznie opisy sobie wrzucić. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast całą resztę, jak ta tablica gięcia ma wyglądać, oczywiście definiujemy we właściwościach. Ja tu też mam wcześniej zapisane jakieś nastawy. Tutaj mam oczywiście, jak w przypadku list części, pamiętamy na ostatnim webinarze, możliwość zdefiniowania wysokości, czy maksymalnej wysokości, czy też liczby rzędów, zdefiniowania położenia po x, po y, czy też dobrze pamiętamy na inny arkusz. Możemy oczywiście sobie tą tabelę gięcia wyrzucić, natomiast aż tu tylu gięć nie mamy, więc spokojnie nam się zmieści na tym, na którym pracujemy. Kwestie zdefiniowania tytułu, kolumn, które mają być brane pod uwagę w naszej tabeli gięcia. Możemy sobie podejrzeć dane przedstawieniem, zdefiniować sortowanie, czy też pogrupować na przykład po jakiejś cesze charakterystycznej, czy właściwości charakterystycznej. Mówię, tu aż tak dużo zagięć nie mamy, więc z tym grupowaniem sobie podarujemy. Widzieliśmy to na ostatnim spotkaniu, jeżeli chodzi o złożenia, tam zdecydowanie bardziej ma to zastosowanie. I opis zagięcia. Oczywiście nikt tych znaczków nie pamięta na pamięć, bo po co, to jest jakiś język Solidedge'a, natomiast ja pokażę, one zostały wszystkie wstawione z tego poziomu, czyli kąt gięcia, promień, ilość i tak dalej, i tak dalej. Pozostaniemy przy tych naszych nastawach i po prostu zatwierdzamy i wstawiamy naszą tabelę gięcia. Pierwsza rzecz, którą zauważyliśmy, no jeżeli się powtarza wartość, możemy sobie dane kolumny czy też komórki połączyć w jedną, scalić. Zdecydowanie lepiej to wygląda. Od razu również mamy opis zagięć i też pewnie jedna rzecz się pojawiła, up i down, zarówno w tabeli gięcia, jak i w opisie. Oczywiście to jest wszystko definiowalne. Ja celowo sobie ustawiłem domyślne nastawy. Ktoś mówi, że może powiedzieć, że jesteśmy w Polsce, czemu nie jest po polsku? Nie ma najmniejszego problemu, zaraz będzie po polsku. W opcjach Solidedge wystarczy zdefiniować nie up, a góra, nie down, a dół. OK. Się nie zmieniło do momentu, gdy nie zapiszemy.
Tu już nam się zmieniło, widzimy dół, dół, góra, góra, natomiast jeszcze się nie zmieniło w tabeli. Wystarczy zaktualizować rzuty i już jest po polsku. Jako dodatkową rzecz przy blachach, a w zasadzie przy rozwinięciach i tabeli gięcia, widzimy osie gięć, prawda? W każdej chwili chciałem też powiedzieć, jako taką informację dodatkową. O, no, pan Kolewnie chce nam się zaznaczyć. O, jest. Jako rzecz dodatkową chciałem powiedzieć, to może nie będziemy wchodzić we właściwości, a od razu sobie globalnie zdefiniujemy, żeby w następnym przykładzie od razu pewne warianty kolorystyczne pododawać. Mamy tutaj opcję Solid Edge, również w adnotacjach. Mamy możliwość zdefiniowania stylu osi gięcia. Innej w górę, innej w dół. Jak to będzie w górę, niech będzie powiedzmy blue, w dół będzie red, czyli niebieski, czerwony oczywiście. Ok. Natomiast ta nastawa nie działa wstecz. Za chwileczkę zobaczymy na kolejnym przykładzie, więc proponuję, żebyśmy sobie otworzyli kolejną część blaszaną. Będzie dwójeczka. Tak. Oczywiście jeszcze dla jakiegoś tam porządku w PowerPoincie. Oczywiście kolejny przykład dla tabeli gięcia wraz z opisami zagięć. I tu proponuję, tych otworków też trochę mamy. Znając już narzędzie do tworzenia tabeli otworów, dodatkowo tą tabelę otworów sobie stworzymy. Wracając do Solid Edge'a, sprawdźmy jeszcze rozwinięcie. Jest jak najbardziej stworzone. I to, co mówiliśmy, dla różnorodności ta część jest stworzona sekwencyjnie. I co? Na tej samej zasadzie tworzymy rysunek, rozwinięcie, niech będzie, może na to sobie tak popatrzymy, tak, zakończ, tak, przesuniemy sobie nieco kolegę. Już jakieś poglądowe myślę, że możemy sobie podarować, natomiast tworzymy sobie, nie, nam nie zapisało, chyba kliknąłem tylko zastosuj zamiast OK, bo zapamiętał, tylko kliknąłem zastosuj, także moja wina, natomiast tutaj w tym, o, coś mi kolega, jeszcze go raz może zrobimy, nowy rysunek, się buntuje, ale my sobie oczywiście poradzimy. Tak. Zakończ. Tak. Wstawimy. I tym razem. O! Coś mi się buntuje. Ok, także jeżeli chodzi o te kwestie kolorków, to zachęcam dla zainteresowanych, jeżeli ktoś by był, o kontakt czy mailowy, czy telefoniczny. Po webinarze oczywiście też powiem, gdzie, co, jak i zrobić. Idąc dalej, zrobimy sobie tabelę gięcia dla rozwinięcia oczywiście. Kwestie tutaj zostają bez zmian, tylko zmienimy sobie na wersję polską. Kwestie położenia, tytułu, to na szybko już sobie przeklikamy. Kolumny, dane, kwestie sortowania, grupowania czy opisu zagięć bez zmian, bo wybieraliśmy oczywiście tą samą nastawę i taką tabelę gięcia możemy sobie wstawić. Mówiliśmy, że dodatkowo zrobimy sobie tabelę otworów do tego przykładu, więc takową zróbmy. Może tym razem nie jakiś narożnik, a wybierzemy sobie środek tego otworu, kto nam broni. Zaznaczamy, które otwory mają być brane pod uwagę. I definiujemy oczywiście, czy chcemy tylko rozmiar, czy położenie, czy rozmiar i położenie. No to niech będzie wszystko. Tak. Tutaj też może sobie zwiększymy nieco arkusz. Oczywiście nikt zarówno tabeli gięcia, jak i otworów na jednym arkuszu nie robi. Natomiast my sobie zrobiliśmy. Nie ma problemu, żeby się z tym również zmieścić. I mamy, tak jak w poprzednim przypadku, po x, po y, odległość, kąt i rozmiar. To tyle, jeżeli chodzi o tabelę gięcia. W kolejnym etapie, ja może Solid Edge'a na chwileczkę wyłączę.
Otworzymy jeszcze raz kolegę. I w kolejnym punkcie pomówimy sobie o tabelach rodzin części, czyli dokumentacja dla różnych wariantów. Jeżeli ktoś korzysta z tego, na pewno ta informacja mu się przyda. Możemy oczywiście jedną dokumentację sobie zrobić dla części, jeżeli jest bardzo podobna, tylko w różnych konfiguracjach występuje, i taką tabelę rodzin części sobie możemy zrobić. OK, Solid Edge już nam się uruchomił i otworzymy sobie kolejny przykład. To jest tabela rodzin części. I zanim do rysunku przejdziemy, mam tutaj część właśnie zrobioną na bazie rodzin części. To jest najbogatszy wariant, natomiast chciałem pokazać, jakie jeszcze inne są. Wariant trzeci. Mamy coś takiego. Wariant kolejny. Po liczbie otworów jest po prostu ponazywane. Mieliśmy 3, 4 i ten, który widzieliśmy przed sekundką, jest. Tu już myślę, że troszkę czas nas goni, więc dokumentację już wcześniej stworzyłem. Z pewnymi wymiarami, z pewnym wyrwaniem i trzy możliwe warianty, które mamy do wyboru. I w tym przypadku sobie stworzymy kolejny rodzaj tabeli, a mianowicie tabela rodzin części. Dla którego rzutu? Oczywiście dlatego. I tu jak w poprzednich w zasadzie, oczywiście to się różni nieco, ale też mamy możliwość między innymi zdefiniowania maksymalnej liczby rzędów czy wysokości, kwestie położenia po x, po y, to na razie sobie odpuścimy. Zdefiniowania tytułu, no powiedzmy tabela rodzin części. Jakąś większą czcionkę, może trójeczką, pogrubienie, dane. Tu jeszcze na razie nic nie mamy, bo nie zdefiniowaliśmy, jakie zmienne. Kwestie sortowania, no powiedzmy po nazwie, grupowania, jak w poprzednich przypadkach, i zmienne. Mamy faskę, jakieś zaokrąglenia, ilość otworów i kilka innych rzeczy. Za chwileczkę się dowiemy, co jest co. Natomiast tu jeszcze sobie dodatkowo weźmiemy średnicę otworu i średnicę kołnierza. OK, i takową tabelę rodzin części sobie wstawimy i widzimy w wariancie dla trzech otworów. No fazy akurat nie ma. Nie ma, widzimy. R jest takie, R1, R2 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skąd mamy wiedzieć, co, jaka zmienna, czy jaki wymiar jest czym? Mamy możliwość powiązania z tabelą części wybranych przez nas wymiarów. No i zaczniemy może od wspomnianej wcześniej fazy. Które to jest faza? No jest to faza, czyli sobie bierze jakie cofnięcie. Dalej mamy, może sobie wybierzemy H, to jest 60 G i po prostu wskazujemy wymiary. To jest R1. Tak jest. Tu dodatkowo jeszcze wrócimy do tego, bo mamy jeszcze Q, czyli ilość otworów. Natomiast idąc dalej, tu mamy jeszcze D otworu, dalej D kołnierza, R2 i został nam jeden wymiar, to mamy D tulei, czyli DT. I tak wszystkie wymiary, które mieliśmy, powiązaliśmy i w tej chwili tworzą oznaczenia odpowiedniej zmiennej. Mówiliśmy, że jeszcze do tego wymiaru wrócimy, z racji tego, że mamy jeszcze ilość, więc tu możemy sobie w sufiksie razy, no tu już z paluszka pozwolę sobie razy Q i sprawę mamy załatwioną. To tyle, jeżeli chodzi o rodziny, tabelę rodzin części. W kolejnym kroku zajmiemy się pobieraniem informacji z 3D do 2D, na przykład wymiarów, tolerancji i uwag. Także tu widzimy przykład, jaki będziemy za sekundkę robić. Mamy kolejny przykład, to jest pobieranie informacji i sobie kolegę otworzymy.
Zwykła tulejka, wydaje się, już widzimy nawet po historii modelowania, że to nie jest aż taka prosta tulejka, tu tych operacji jest troszkę. Natomiast od razu projektant tej tulejki postanowił, że w szkicownikach chciałby zdefiniować tolerancję dla wymiarów. I po co to ma w kolejnym etapie wprowadzać jeszcze raz 2D? Chciałby sobie to od razu pobrać. Nie ma najmniejszego problemu. Czy też tolerancję, jeżeli chodzi o kształt i położenie, tutaj mieliśmy w jednej operacji, z tego co pamiętam, w tej, jak najbardziej, raz, dwa. Czy symbole chropowatości od razu? Po co to definiować jeszcze raz w drafcie, jeżeli bardzo pięknie zrobiliśmy to tutaj? I teraz chcielibyśmy takie informacje sobie pobrać do naszego 2D, więc zróbmy to. Jak w poprzednich przypadkach, oczywiście stworzymy sobie rysunek. Tak, wariant pełny. O, może być, tak sobie na to popatrzymy. I stworzymy w 1.1 na początek dwa rzuty. W jednym z nich stworzymy sobie wyrwanie, idealnie przez środeczek. Tak. Na jaką głębokość nie pamiętam, po co mi ta wiedza. Sobie odszukamy środek. Proszę bardzo. Mamy wyrwanie raz. Z racji, że tych wymiarów jest tam sporo, to jeden rzut może mieć tam trochę mało, więc sobie dorobimy drugi jako przekrój. Takiego łamańca i sobie stworzymy przekrój. Tak jest, gdzieś tu na środeczku. Jeszcze dajmy troszkę więcej miejsca. Tych wymiarów na pewno będzie troszkę. I to, co mówiliśmy, chcielibyśmy sobie pobrać. Solid Edge ma takie bardzo fajne narzędzia. Pobierz wymiary. Jest kilka opcji do wyboru, czy ma pobierać wymiary liniowe, zaokrąglenia, wymiary kątowe i adnotacje. Moglibyśmy oczywiście wszystko naraz, natomiast proponuję, żebyśmy stopniowo to, z racji tego, jeżeli jest dużo wymiarów, a tutaj jest, po prostu moglibyśmy się pogubić w tym całym gąszczu, więc zacznijmy od liniowych. Wskazujemy rzut, na którym chcielibyśmy pobrać. Na tym. Już widzimy sporo. Trochę sobie gościa przesuniemy. Więc powiedzmy, że no mamy drugi rzut, część tych wymiarów chcielibyśmy na drugim, więc niektórym podziękujemy. Proponuję średnicą tym zewnętrznym. Delete z klawiaturki, dziękujemy. Natomiast chcielibyśmy, żeby te średnice były jako połówkowe, a nie pełne. Proszę uprzejmie, też trochę miejsca zaoszczędzimy. Oczywiście jest to automat i wstawił to w taki, a nie inny sposób. Zawsze, czy nie zawsze możemy dopomóc oczywiście Solid Edge aż takiej funkcjonalności, że grzebie w naszej głowie, kolokwialnie mówiąc, nie ma, więc troszkę musimy tutaj, że tak powiem, posprzątać, ale to nic trudnego. Do tego wyrównamy sobie tego kolegę, tego sobie wypuścimy gdzieś tutaj, może nie aż tak, puścimy na zewnątrz. Tego też myślę, że na zewnątrz. Tego gdzieś tutaj. Oczywiście moglibyśmy wyrównać dla już pięknego naprawdę porządku. Proszę uprzejmie, czy ten na wysokości z tym. Proszę bardzo. Czy ten też dla wszelkiego porządku. To jest bardzo fajne narzędzie. Wyrównaj tekst. Tak. Ok. Wystarczy. Natomiast na tym drugim proponuję, żebyśmy jeszcze raz sobie pobrali. I Solid Edge jest na tyle sprytny, że w zasadzie już wie, które pobrał, a wie, jakie mu brakują. Więc nie pobierze jeszcze raz wszystkich i nie będziemy usuwać. Oczywiście pobierze tylko te, które mu brakują. Tu też proponuję, żebyśmy sobie średnice połówkowe porobili. Tą również. Troszkę gościa przesuniemy. I tyle. Dalej idąc, liniowym już dziękujemy. Poprosimy o kątowe na tym rzucie. Też troszkę ich pobrał. Oczywiście jakaś kwestia kosmetyczna. Natomiast zdecydowanie na pewno to jest szybsze niż wstawianie jeszcze raz wymiarów, prawda? Także bardzo się cieszę, że takie funkcje są.
I jeszcze jedną rzecz, którą sobie pobierzemy, a mianowicie adnotacje. Tam widzieliśmy różnego rodzaju tolerancje. Oczywiście jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Te wszystkie kwestie, które zdefiniowaliśmy w 3D, Solidage sobie sam oczywiście pobrał. Ściągniemy sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie adnotacje. No to zacznijmy od tego pierwszego. Też trochę ich jest. Więc tu sobie trochę miejsca porobimy. Tak, może jakoś tak. Ten wystarczy. Tu chropowatości. Myślę, że jakoś tak możemy sobie ustawić. Niektórym podziękujemy, bo wybierzemy sobie je na innym zrzucie. Natomiast tu powiedzmy o. Tak. I tu, żeby nam się jak najmniej przecinało. Wystarczy. Pewne usunęliśmy, więc pewnie zginęły również, tak jak przy liniowych, do adnotacji również to się liczy. Cyk. Usunęliśmy dwie chropowatości, więc również tutaj one zostały pobrane. Oczywiście tam jeszcze też mówiliśmy, że tolerancje, wymiary tolerancje to mamy. Uwagi, to już w zasadzie też robiliśmy w pierwszym webinarze odnośnie drafta. Coś takiego jak uwaga, dobrze na pewno wszystkim znana. Możemy sobie wybrać jakieś właściwości. Powiedzmy, wybierzemy z powiązania z widokiem i wybierzmy sobie może materiał i masę. Oczywiście, kto nam broni dopisać. To jest materiał. Natomiast niżej mamy masa. Tak? OK. I powiążemy sobie może z tym rzutem, cyk, na jakimś załamaniu. Masa, materiał, przepraszam, i masa. Także wiele informacji z 3D na pewno możemy sobie ściągnąć. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczyliśmy, jeszcze bardziej nas w tym fakcie upewniło. OK, jeszcze jedno zagadnienie już na szybko, bo nas czas goni. Jeszcze jedną rzecz mamy, a mianowicie zarządzanie powiązaniami 3D i 2D. Załóżmy, że mamy jakiś model, stworzyliśmy do niego dokumentację, a za czas jakiś bardzo podobny, nawet przerabialiśmy, powiedzmy, ten, który był wcześniej stworzony. Nieco wymiary się zmieniły, nieco geometria, ale naprawdę symboliczne. Także są podobne. I tu mamy, widzimy w PowerPoincie pierwszy wariant i wariant drugi. I chcielibyśmy podmienić niejako łącze, czyli zarządzanie, czy to powiązanie, z poziomu drafta. Wróćmy sobie do Solid Edge'a. I tu mamy taką część. Pierwszą. Jakoś tak to wygląda. Na bazie tej części oczywiście została stworzona uprzednio dokumentacja płaska. Kilka wybranych, nie chciałem w pełni go wymiarować, bo nie o to oczywiście chodziło. Kilka wybranych wymiarów, żeby pokazać, że faktycznie to się zmienia. I teraz chcielibyśmy podmienić drugim kolegom. Nieco się różni sama geometria i oczywiście wymiary też są nieco zmodyfikowane. Temu panu podziękujemy na razie. I tu mamy bardzo fajną opcję. Ja ją domyślnie mam wyrzuconą w skrótach, bo też często z niej korzystam. Natomiast ona jest pod przyciskiem aplikacji w zarządzaniu. Edytuj powiązania. Tutaj zmień źródło. I wybierzmy sobie odpowiednią lokalizację. Oczywiście interesują nas części. I part 2. Uwaga, otwórz, zamknij. Już mówi, że jest nieaktualne. Wystarczy zaktualizować i szereg zmian. Oczywiście rzuty już nam się pozmieniały. Natomiast też Solid Edge taką fajną opcję nam daje. Możemy prześledzić, co się zmieniło. Może bardziej tutaj. I mamy wymiar początkowy zmieniony. Gdzie? Znajdź. Ten. Początkowo było 26, teraz jest 28,45. Kolejny znajdź tutaj, początkowo 4 i tak dalej. Może jeszcze jakiś, powiedzmy, wybrany sobie znajdź. Możemy prześledzić, co nam się zmieniło. Jeżeli prześledziliśmy, w
W każdej chwili możemy wyczyścić wszystkie najlepiej, bo oczywiście te trójkąciki na chwilę obecną zostają. Wyczyść wszystko, zamknij i mamy dokumentację dla nowej części. I myślę, tak jak w poprzednich naszych spotkaniach, myślę, że wniosek nasuwa się sam, przynajmniej mam takową nadzieję, że Solid Edge umożliwia szybkie, łatwe i komfortowe tworzenie dokumentacji 2D na bazie 3D. Ode mnie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli są jakieś większe pytania, oczywiście za chwileczkę będę prosił o takowe na czacie, natomiast jeżeli będą jakiś, że tak powiem, głębszy temat do obgadania, zachęcam do pisania na adres e-mail maciej.warnenski@gmsystem.pl. Z przyjemnością pomogę i oczywiście odpiszę. To ja sobie wrócę tu do naszej aplikacji webinarowej i poprosiłbym o pytania. O, już tu widzę. Plikami z miłą chęcią się podzielę. Nie ma najmniejszego problemu, panie Czesławie. Tylko bym prosił w takim razie o maila. Prośba o nastawy dla tabeli otworu, wgięcia, list części. Z przyjemnością to przekażę. Czy jeszcze jakieś pytania ktoś z Państwa? Zmienił nam. Tutaj lista. Nie tylko w ST5, we wcześniejszych wersjach jak najbardziej również. Nie ma problemu. Być może nie wszystkie funkcjonalności, takie jak dzisiaj widzieliśmy, będą. No bo wiemy, no, nowa wersja, nowe funkcjonalności dochodzi. Natomiast jako tako, czy tabela otworów, czy gięcia, odkąd pamiętam, to w Solid Edge'u było. Czy może pan powtórzyć te same wymiary na rzucie 3D? O troszkę więcej informacji, panie Piotrze, bym poprosił. Ustawienia pan Krzysztof pyta. To wszystko siedzi sobie w template'ach, w folderze reports. Także faktycznie przed deinstalacją ST5, przy przejściu na ST6 warto te nastawy zgrać, bo mogą się przydać. Oczywiście na pewno zakładam, że w ST6 te funkcjonalności również zostały rozbudowane, dlatego też proponuję przeedytować te nastawy i uzupełnić je o nowe rzeczy. I chociażby też chciałem powiedzieć wcześniej jako ciekawostkę, tak jak dzisiaj widzieliśmy tą pierwszą płytkę z NX-a sobie odczytywaliśmy otwory, to ST6 już umożliwia nam, kolega Adam Budzyński mi pokazał, od razu możemy tworzyć szyki z tych otworów, także to po prostu powala na kolana. Kolejne pytanie od pana Tomasza. Dla sekwencyjnego też, może akurat taki przypadek był. Miałem dwa pliki pośrednie, dla plików sekwencyjnych działa na tej samej zasadzie. Nie mamy podziału, prawda, na draft synchroniczny, sekwencyjny. Draft jest jeden, czy środowisko rysunku. Akurat taki przypadek. Czy jeszcze ktoś z panów, z pań, jakieś pytania? Czy da się zapisać różne wersje tabel? Narzędzie tabela. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ST5, nie. Natomiast wiem, że w ST6 już ta funkcjonalność została dodana. Dla takiej niestandardowej, tworzonej przez użytkownika. Jest dostępne tylko i wyłącznie w technologii synchronicznej i kryje się pod narzędziem otwór, jeżeli sobie rozwiniemy.
Panie Bernardzie. To już pokazuje dla wszystkich, jeszcze jak jesteśmy. Nowa część synchroniczna, otwór, rozpoznaj otwory. Tutaj pan Piotr pyta, czy dzisiejszy webinar pojawi się na YouTubie? Jak najbardziej. Już dzisiaj od koleżanki Katarzyny dostałem informację, że z poprzedniego webinariusz nagranie jest także na pewno w dniu dzisiejszym, najpóźniej do jutra się pojawi na naszym kanale YouTube. Gdy otrzymamy nagranie z dzisiejszego, również się pojawi w internecie. Również oczywiście tutaj koleżanka Katarzyna pisze, że nie tylko na YouTube, na naszym kanale YouTube GM System się pojawi, natomiast na stronie Siemensa obowiązkowo już nawet teraz jest z poprzedniego, natomiast podejrzewam, że za parę dni pojawi się również z dzisiejszego. A tu jeszcze pan Piotr pyta, chodzi mi o wymiary rzutów 3D. Panie Piotrze, my mamy na co dzień kontakt ze sobą, także proponuję omówić temat telefonicznie. To na pewno pan mi więcej szczegółów zdradzi i dojdziemy, o co nam chodzi i polecimy dalej z tematem. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania? To, co mówiłem też wcześniej, powtórzę się do znudzenia. Jeżeli więcej pytań czy szerszych, zachęcam do kontaktu mailowego. A już tu patrzę, pan Andrzej. Czy w ST4 jest pozoro? Wydaje mi się, natomiast teraz ręki sobie nie dam obciąć, wydaje mi się, że to jest funkcjonalność od ST5, ale musiałbym to sprawdzić. Możemy zawartość tabeli do Excela sobie przegrać. To panie Damianie proponuję o kontakt mailowy. Na pewno jakąś tam powiedzmy informację przekażę, gdzie, co, jak trzeba kliknąć. Pan Robert pyta, kiedy można się spodziewać licencji do ST6 od nas. Myślę, że też jakoś na dniach. Czekamy w zasadzie na wersję polską, bo na dzień dzisiejszy jest anglojęzyczna i podejrzewam, że w tym czasie koleżeństwo z działu handlowego będzie te licencje rozsyłać. Natomiast jeżeli panu bardzo zależy i no, mówię, na dzień dzisiejszy na wersji anglojęzycznej z tego stanu wiedzy, co posiadam, to proponuję o kontakt z opiekunem handlowym. Na pewno więcej informacji na ten temat udzieli. Tutaj też widzę w czacie, też zachęcam do odwiedzin. Koleżanka Katarzyna dodała link do webinaru poprzedniego i też poprzednich, na których się widzieliśmy, jeżeli chodzi o technologię synchroniczną. Dwa webinary były i ostatnie, jeżeli chodzi o część pierwszą z drafta. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania? Też jeszcze raz powiem oczywiście do znudzenia. Zachęcam do kontaktu mailowego. Z przyjemnością na każde pytanie odpowiem. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych webinarach. Tych funkcjonalności Solidera jest naprawdę masa, także myślę, że często będziemy się spotykać. Dziękuję jeszcze raz, życzę miłego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.